Everybody's in place. Target's on spot. You got them? As agreed. Take a look. If you are happy with what you see, let's move on to quantities. 24 pieces. Half the cash now, half after delivery. Target identity confirmed. Green light. Move in, move in! They're here! Up there, look out! The target escaped the warehouse and is moving south. Go after him, Carter! Don't let him get away! Get him! Dlaczego znowu on iść sam?
need backup. Stay on him and don't let him get away. Amunicja by się jakoś przydała do farmacji. Take positions. Take positions. Help me! Suppression fire! Take cover! Friendly death! On the right, look out! Suppression fire! Jacy ściemniacze. Jak się pieprzeć w robocie? Thank you.
Move up! You just got the executioner. You have no power over the masterminds behind this. We got him. Waiting for transport. They got Petrov. Cut all strings connecting him with us. Get someone to take care of him. We're moving on to Plan B. I'll make the phone call. Niby technicznie lepsza niż dwójka, a już na pewno niż jedynka. Ale co z tego, jak przez większość gry nic nie było widać? Tekstury też ładniejsze niż w dwójce. W dwójce były paskudne. Ale co z tego, skoro ich nie było widać? Mogli z czasem to rozwijać jakoś. Do przodu. Zwiększyć budżet. Chociaż i tak długo się na rynku trzyma. Jak na tą ilość krapów, które wypuścili. Na pewno Wiedźmin 3 to nie jest. No postrzelać się można. Tak dla odmiany. Zwłaszcza, że długie to nie jest. I czuję się zmarnowanego życia. Muszę kredyty pominąć. Nie mogę. Nie, no jak sobie. Dlaczego nie napisali tego po polsku? Pytam się. O. Aż papuszki się poirytowały. Dalej. Okej, okay, men. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Code of Honor.